Będziesz trenował? Nie tak. No pewnie. Tak. Teraz to tylko. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Pach i pach. Hamulec, nie? Sprzęgło? Wciskasz hamulec, doduszasz, puszczasz hamulec i lekko gazu i... To spróbujemy. Chcesz spróbować? No, to spróbować. To więc to pierw sobie przećwicz takie hop, o, dobra? Dobra. Ci pokażę, jak to trenować. Nie zapalaj jeszcze, na sucho. No dobra, na sucho. No, sprzęgło, nie? No. Hamulec? No. Przedni? Przedni. Ty tutaj na tylny trzymasz, tak? Mhm. Dobra. No i teraz wbij i do się iść, ale tak, ale musisz cię tak wbić, no. Tu dosunąć i odchylić do tyłu trochę. A gazu lekko. Nawet jak ci zgaśnie, to się nic nie stanie. Najgorzej jak chyba na tył będzie. No dobrze. To będzie gorzej. Ale z widzenia skądś cię znam, ale. Może tutaj, bo teraz to może. Daj sobie na lepiej na trawę. Nie na asfalcie, dobra? I spokojnie, tak? Delikatnie sobie tylko tego gazu, nie? Tu noga na hamulcu. Nie, nie. Wbijasz go z hamulca, flagę i trochę gazu. No. A widzisz? Tak masz ćwiczyć. I... Ale nie wiem naprawdę. A tu to by glebi, nie? Nie, bo aha, bo tu mi się trawa ślizga, no tak. No to tu jak wyrwie, to poleci w betę. No widzisz, o, tak masz kity. Też możesz spróbować, naprawdę, to jest bezpieczne. Nie, to chyba bardziej na wyższych obrotach muszę. Nie, delikatnie, bo ty go z widelca podbijasz pas. Tak, hamulec, hamulec. Tylko pamiętaj, żeby go wbijać, nie? Ale nogę sobie trzymaj tą na ziemi i tak sobie lekko go podnoś. No widzisz? Przedni wbijasz, żeby wbić widelec i nogę na, trzymasz na nożnym, nie? I delikatnie i bach. I sprzęgło. I delikatnie gaz. Nie, mój zamach, mój. Nie, nie, ty masz, tu musisz ćwiczyć ze sprzęgiem. Tak, jak polecam. Delikatnie. No. Jest to na sucho sobie poćwicz. Wyłącz go. Zgaś go, na sucho, tak jak kolega i będziesz wiedział, o co chodzi. Ja ci powiem, kiedy jest dobrze. Nie, ty nie stawaj. Masz siedzieć. Wbijasz i do tyłu, ale musisz się odchylić z motorem, o! Coś takiego, bach, 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 hop, o! Ale nie, to poczekaj, no, hop, hop, o, no. Wariat Black Opso, nie? No. No. Jak będziesz to trenował, to jesteś mistrzem świata. Go hamulc tutaj, noga na hamulcu, no. Odwiedzili mnie sędziarze! Nie, beciarze! I co, pomocne było? Ba, będziesz się bawił teraz beton? Super. Pomału, pomału i tak sobie... Nawet wiesz co, możesz sobie tu z dwójki trenować, wiesz? Patrz, jaki czmiel zaraz tutaj jest. Dzień.
trenował? No tak, no pewnie. Dobra. Teraz to tylko. Ogólnie to ją sprzedaje, nie? A, sprzedaje. Co kupujesz? Chyba Raptora się kupuje. O, grubo widzę. Gazu nie jest dużo potrzebne, bo moja siła i amortyzatorów, wiesz, to wybija, tylko lekko i sprzęgło zaraz wciskasz, nie? No. Musisz to synchronizować. Jest wszystko dobrze, tylko ty po prostu za późno gaz dajesz. I puszcza sprzęgło. W momencie jak wbijasz to bach, bo on ci odbija wtedy. Jeszcze raz. Tak i teraz, no. No. Już się synchronizował. No widzisz? Tylko jeszcze wcześniej, nie? No. Będzie dobrze. Oj! Ale trzymaj moto! No teraz to w niego wlecisz. Da radę. Da radę? No, tylko pamiętaj, dusza żyje od razu. Jeszcze musi się wstrzelić. Ty dobrze się wstrzeliwujesz, bo praktycznie gazu nie używasz, bo on, jak on się cofa, to sam idzie na koło. Będzie dobrze. Na środku poleci? Tak na środku bardziej. Oj, tak krzywo trochę naklej. Wiesz, będzie kozacko. Nie, w drugą. O, tak. Siema. Akurat nas zobaczył. Jest okej. Teraz to na pewno ma spłukania więcej. No. Pewnie. Naprawdę. To i teraz i tak około 30 myślę może mieć. Twój? No w stari mają około 20. O, no to jest dużo. Powiem ci, to jest dużo. No. Senda tyle nie ma. Nie, kolego, bo Senda to... Senda jedzie zmieniony wydechem. 87 jechałem. Nie żyłem, bo nie ma nic, co tam działa. Ale ledwo co idzie. Że nie trafię? Nie wiem. Lepiej odsunąć. Graj czego. Czekaj, nie śmiecimy. Szybę zostawię u ciebie. Dobra. A nie, bo mi te czmiele wlecą, dobra. Nie będę się starał wcale. No, bo jak się staram, to może być gleba. Możecie komentować. Dobra. Odpoczniemy chwilę i ja na koło dam. Co? To mi tu łatwo. No. To mocą nie operujesz. Nie, techniką. Tak? Nie tak coś
A widzisz, takie są dni czasem na gumie, że nie wychodzi. No. Ja już tyle zeżrę. Nie to samo. Masz podkorek? Właśnie nie. Ale coś chlupie. Coś tam chlupie. Na docieraniu to bym potrafiła cały bak spalić na 600 km, 6 litrów. Ło. 50. Jeszcze na seryjnym gaźniku. I na dotarciu? Na dotarciu tyle mi paliło. To co, ze względu na brak paliwa głupawki nie będzie? A ja już kamerę włączyłem. No zastanów się jeszcze. No co mogę zrobić? No. Jadę po linkę. A ja nie mam linki, ale... Przy termocylinder. Ja już bez stąd nie miałem paliwa. Masz teraz masz w lepą, to lepiej mu pójdę. Nie, jednak już nic. Fajnie te bety chodzą, naprawdę. Ale myślałem, że droższe są te roczniki. Ja kupiłem w bardzo dobrej cenie. Topi było. Ja kupiłem bardzo dobre cenę. Ile dałeś? Łącznie 6,5. 6,5, a ty 5 i coś, nie? Ile? 7,5. 7,5? O, to już wysoka cena. No bo on był jak nowy, a ja trochę tak... Zaniżyłeś cenę. No, ostatnio na live gość mówi, nie? Jakiś tam chyba Dareczek, że po pijaku kupił kłada 200 za 300 zł. Słyszymy. Tak? Słychać mnie? Ja pierwszy raz właśnie słyszę. Ja nie. Bo ja mieszkam tam od... Aha. I tam mnie słychać, jak ja tu jeżdżę? No. Bez kitu. Raptora to najbardziej, bo kiedyś widziałem tutaj, jak ta gleba była, to słyszałem, że jeździsz. Coś ty. No było słychać. Ale jaja. No Raptor to jest, nie? To jest petarda, nie? Działa. Kuźwa. Nocne nagrywanie. Patrz, coś jeszcze może złapie. To nara, chłopaki. No. Trzymajcie się. Dzięki, że wbiliście. Do następnego razu, nie? No. Jak usłyszycie, to wbijajcie. O! W tych goglach to akurat coś widzę. O, i kolega też spróbuje. Spróbuje czy nie? No. Dawaj!